W dzisiejszym materiale na początku posłuchamy sobie pseudo-geopolitycznego artykułu, będącego pseudoanalizą dokonaną przez rosyjskiego pseudoeksperta. A następnie poczytam wam co lepsze komentarze, jakie zamieszczono pod tym jakże wiekopomnym materiałem. Artykulik jest jaki jest, ale w ostatnich dniach sierpnia był trzecim, najchętniej czytanym materiałem i obejrzano go ponad 64 tysiące razy. A więc, skoro wywołał poruszenie wśród czytelników... Uznałam, że warto zapoznać moich szanownych widzów z przemyśleniami na temat naszego kraju, dokonanymi przez grono tak zwanych rosyjskich ekspertów. Materiał ukazał się 26 sierpnia i nosi następujący tytuł: Polska jest prowadzona do kolejnego podziału. Czy możliwy jest szósty rozbiór polski? Echem. Interesujące wydarzenia dzieją się dzisiaj w państwach Europy Wschodniej. Przyzwyczailiśmy się do tego, że nasza uwaga najbardziej koncentruje się na sytuacji na Ukrainie. Jest to zrozumiałe. Specoperacja, pośrednio albo bezpośrednio, dotyka praktycznie każdego Rosjanina krewny, kolega, znajomy, znajomy znajomego itd. Powiedziałbym więcej każdy Rosjanin ma swojego żołnierza, który walczy z faszyzmem na Ukrainie. Ale poza Ukrainą, nie mniej ważne wydarzenia dzieją się u granic naszych innych sąsiadów. Od Dalekiego Wschodu, Japonii i Korei, do Finlandii. Globalny Zachód rzeczywiście wszędzie naciera, tworząc ogniska napięcia wzdłuż naszych granic. Celem jest rozciągnięcie wojska rosyjskiego na wszystkie strony i tym samym ogólnie ją osłabić. Ale według mnie, Najniebezpieczniejszym dla nas na dzień dzisiejszy staje się konfrontacja Białorusi i Polski. O tym, że Polska szykuje się zająć miejsce poległej w nierównej walce z Rosją Ukrainy, mówi wielu. Oczywiście wystąpić bezpośrednio przeciwko Moskwie, Warszawa nie zdoła. Nauczkę Turcji Polacy dobrze przyswoili. Natomiast zorganizować ustawkę z Białorusią jest całkiem realistyczne. Zresztą, to właśnie o takim rozwoju sytuacji mówił prezydent Łukaszenka w swoim niedawnym wywiadzie. Prowokacja, nieważne przez kogo zorganizowana i przeprowadzona. Następnie maleńka wojna, która przerasta w dużą, światową, ostatnią dla ludzkości, a może nawet planety. Nie będę dzisiaj dyskutować o tym, jak to może się wydarzyć. Wydaje mi się, że obecnie ważniejszym jest przeanalizować się, z jakiego powodu nagle tak zaktywizowała się Warszawa. Dlaczego Polacy zaczęli działać tak samo, jak jeszcze niedawno zaczynał Kijów po przewrocie w 2014 roku? Ale co najważniejsze, czy było już coś podobnego w historii Polski i do czego to doprowadziło? Obecnie powiem coś bardzo spornego. W kwestii mentalności my, Rosjanie i Polacy, jesteśmy bardzo bliscy. I my, i Polacy, często jesteśmy ofiarą ataku kogoś z zewnątrz. I zawsze bohatersko tego kogoś wypędzamy ze swoich ziem. I wiekami nie możemy zrozumieć, za co przeciwko nam jest taka agresja. A prawda jest na widoku, jak zwykle. Dopóki my żyjemy normalnie, bez chęci po raz kolejny burzyć całą brutalność na świecie, nikt nawet nie myśli nas atakować. Ale jak tylko decydujemy się rozwiązać kwestie, które księstwo jest najważniejsze, który car powinien być pogroznym czy w ogóle potrzebujemy cara, albo może czarne i tak dalej. Jak tylko zaczynamy paskudzić wewnątrz naszego państwa, sami zaczynamy jakieś niesnaski. Zawsze znajdzie się ehem, kolega, który jest gotów pomóc jednej ze stron. I wtedy Rosja po raz kolejny podchodzi do przepaści i bawi się w kaskadera. Spadniemy czy nie spadniemy? Ale mieliśmy szczęście. My nie spadliśmy, natomiast Polska spadła. I to nie jeden raz. Mówię tutaj o tych rozbiorach, które ona przeżyła za cały okres swojego istnienia. Chociaż nie. Wtedy w antycznej Rusi, w epoce średniowiecza i nawet w czasie rewolucji i wojny domowej na początku XX wieku, udało się nam zachować nasze państwo. Natomiast w 1991, kiedy pozwoliliśmy na rozpad ZSRR, wydaje mi się, że mimo wszystko zniszczyliśmy państwo. Niektórzy mogą polemizować, że w latach 1917-1922 od historycznej Rosji odpadły niektóre zachodnie terytoria. To prawda, ale wtedy odpadły ciała obce terytoria, które nie były związane z historyczną Rosją. Natomiast w 1991 roku odeszły właśnie rosyjskie terytoria te ziemie, na których nawet miejscowe grupy etniczne pojawiły się często dzięki Rosji. Dlatego nadal po dziś trwa tak trudny podział. Kot po raz kolejny sam sobie grabi. Ileż to już było mówione o tym, że Polacy nie uczą się na własnych błędach? Ja bym powiedział, odrobinę inaczej. Uczą się, ale mają bardzo krótką pamięć. Od czasu ostatniego rozbioru Polski minęło już. no cóż. 1939 był bardzo dawno temu. Naocznym świadkom, jeśli tacy jeszcze żyją, nie wolno ufać a współcześni polscy historycy wymyślili sobie inną historię, wygodną dla współczesnych polskich polityków. Dokładnie tak samo, jak zrobili współcześni Ukraińcy. Analizując plany polskich władz, patrząc na skalę zakupów amerykańskich śmigłowców i czołgów, mimowolnie można dojść do wniosku, że Warszawa po raz kolejny szykuje państwo na następny rozbiór. Tylko teraz Polacy planują powalczyć z nami i z Białorusinami. Co najmniej, ponieważ planują rozmieścić Abramsy i Apache na wschodniej flance. Co więcej, tam również wyślą południowo-koreańskie czołgi K-2 Black Panther, samoloty bojowe F-A-50 i systemy HIMARS. Dość zabawnie wyglądają oficjalne tłumaczenia Warszawy co do kwestii wielkoskalowych zakupów. Cytując polskich oficjali, mowa o potencjalnym zagrożeniu ze strony Mińska, czyli Białoruś przeciwko Rosji. Białoruś plus Rosja przeciwko Polsce plus NATO. Natomiast w perspektywie, w przypadku udanego dla Polaków politycznego rozkładu po zakończeniu wojny na Ukrainie, jest całkiem prawdopodobne, że Warszawa może otworzyć swoją paszczę na rosyjski Kaliningrad i zachodnie terytoria Białorusi. Oczywiście, dzisiaj takie plany wyglądają nieco fantazyjnie, ale Polska postanowiła grać w długoterminową grę. Pierwsze zarzucenie wędki już poszło. Jest to zgromadzenie zgrupowania na wschodniej granicy, wynoszącego do 10 tysięcy ludzi. Polskie społeczeństwo łyknęło to ze spokojem. I teraz polski minister obrony bardzo optymistycznie obiecuje, że za dwa lata przeciwko Białorusi będzie stać cytuję najsilniejsza armia Europy, mająca liczebność 170 tysięcy ludzi. Od razu wspominam niedawny wywiad prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, który udzielił ukraińskiej dziennikarce Pancienko. Czyż Łukaszenka nie powiedział w nim prawdy? Czy jest zagrożenie początku nowej wojny? Nawet jeśli wojsko polskie nie pójdzie na Białoruś, jakie mamy gwarancje, że nie pójdzie ono na zachodnią Ukrainę? Warszawa ewidentnie próbuje zepchnąć Niemcy z podium wiodącego sojusznika USA w Europie. I w Bon doskonale to rozumieją. Acz Niemcy nie mogą otwarcie przeciwstawić się Polakom, zbyt dużo postawiono na wojnę na Ukrainie. A to oznacza, że już za dużo bezpowrotnie utracono. Niemcy praktycznie przeistoczyły się w nowe, kolejne Włochy. Pamięć historyczna jest nie tylko u Polaków. Dziwnym jest o tym pisać, ale Polacy rzeczywiście uważają, że tylko oni rozumieją, kto, co i kiedy odebrał ich państwa. Jednocześnie oni całkowicie zapominają, co Polska otrzymała w wyniku wojen i innych wydarzeń, jakie miały miejsce na świecie. Taka to pamięć. Jednocześnie na pytanie o to, co robić z byłymi niemieckimi ziemiami leci dość idiotyczna odpowiedź. Niemcy nie mają wobec nas pretensji terytorialnych. No oczywiście, że nie mają. Zwyczajnie dlatego, że bardzo mocno trzymają ich za Faberże za morscy właściciele obu państw. Dlatego Niemcy pretensji nie mają, ale o wszystkim pamiętają. Niewielu pamięta, jak dość niedawno Niemcy zamknęli Polakom gębę po ich pretendowaniu na reparacje za Drugą wojnę światową. Owszem, było to zrobione całkiem z wdziękiem. Niemcy mimo wszystko boją się reakcji USA, ale jednocześnie, jak bardzo surowo było to zrobione. Dosłownie jedna, dwie deklaracje i polski MSZ stał się niemy. Dziś kwestia rezultatów wojny po raz kolejny dość poważnie pojawiła się na agendzie. I Warszawa, i Bonn doskonale rozumieją, że liderem Europy, głównym sojusznikiem Waszyngtonu, może być nie tylko lider w kwestiach wojskowych, ale również gospodarki. Mimo wszystko, co kanclerz Niemiec uczynił w przeciągu ostatnich lat, jego państwo nadal pozostaje liderem gospodarczym w UE. Można rzec z fundamentem całego sojuszu aby zrzucić RFN z tego miejsca, Polska ma tylko jedną drogę: stać się europejskim hubem węglowodorów. Mówiąc prościej, stać się głównym miejscem przyjęcia i dystrybucji amerykańskiego skroplonego gazu. I tutaj po raz kolejny pojawia się kwestia niemieckich terytoriów, które podarował Polakom Stalin. W szczególności w kuluarach polskiego i niemieckiego MSZ trwa bardzo ostra wojna za polski port Świnoujście który był byłym niemieckim portem Szwajny Münde. Myślę, że dyplomaci w prywatnych rozmowach przypominają jeden drugiemu również o innych polskich, w domyśle niemieckich, portach pokroju Gdańska, Tanzich. Nie sądzę, że w przypadku sprzyjającego Niemcom rozkładu, Niemcy pozostaną obojętni w stosunku do tych portów i przejętych ziem. Zakładam, że Warszawa to rozumie. Ale mechanizm już poszedł w ruch. Rozkaz szczekać w stronę Rosji został otrzymany. To szczekanie tak podnieciło samych Polaków, że, jak ja to widzę, już tam podjęto decyzję o sprowokowaniu konfliktu z Białorusią. Szósty rozbiór czy. W wielu kwestiach to, o czym napisałem wyżej, jak na razie jest słabo widoczne dla europejskiego, jak i rosyjskiego laika. Te same kuluary, ciemne korytarze MSZ, skrywają wiele tajemnic. Większość z nich na zawsze pozostanie tajemnicami. Potomkowie będą ze zdziwieniem czytać o tych głupotach, które my tworzymy dzisiaj. Weźmy chociażby wspomniany port Świnoujście. Port znajduje się na wyspie Uznam, Uzdom. Wyspa należy do Polski i Niemiec, gdzie większość wyspy jest właśnie niemiecka, a i Niemców mieszka tam o wiele więcej niż Polaków. Ale to właśnie Polska planuje rozwijać tam struktury dla przyjęcia skroplonego gazu. Nie wiem, gdzie znajduje się granica obostrzenia sytuacji, do której mogą dojść polskie władze. Wierzę, że hamulec zadziała, ale u kijowskich polityków jakoś nie zadziałał. Ale jasnym jest, że ta polityka zewnętrzna, którą dzisiaj prowadzi prezydent i rząd Polski, skazuje Polskę na kolejny rozbiór. Głupie sankcje i jeszcze głupsza retoryka kierownictwa Polski stawia przed nami zadanie zapewnienia normalnego życia w rosyjskim regionie, z centrem w Kaliningradzie. Ciężko nam utrzymywać enklawę, dlatego i potrzebny jest korytarz lądowy. No, ale to takie tam myślenie na głos. Dokładnie w ten sam sposób rozumują Niemcy. Niezbędnym jest zwrócić porty. Odra musi po raz kolejny stać się niemiecką rzeką. I tak dalej. Niemcy mają dużo urazów. Jeśli wcześniej, w czasie istnienia ZSRR, Niemcy i Japonia były państwami z łatką rozpalaczy wojny, to dzisiaj Zachód o tym samym rzekomo zapomniał. Dla Niemiec nadchodzi czas rewanżu. Koniec. Takie to przemyślenia pana eksperta. Zabawne jest budowanie argumentów w stylu młodej, długinej, rzekomym smażonej. Bierzemy jakąś informację prasową, związaną ze sprzeczką pomiędzy Niemcami i Polakami i na jej podstawie budujemy jakąś bardzo poważną analizę w oparciu o powierzchowną wiedzę historyczną, Dokonując jakichś dziwnych wniosków i nawiązań ociekających typową rosyjską projekcją, gdybym miała pobawić się w tworzenie analiz w ten sposób, sięgnęłabym po sprzeczkę pomiędzy Polską a Czechami, związaną z turowem. Zaczynamy opowiadać o długu granicznym, dodajemy kwestię Zaolzia albo Operacji Dunaj, i mamy już gotową oprawę do opowiadania o krwiożerczych ambicjach Czechów, którzy chcą rewanżu na Polakach. Albo na odwrót. O Polakach chcących z powrotu skrawków czeskiego terytorium do polskiej macierzy. Jednocześnie chcę podkreślić, że byłam odrobinę zaskoczona brakiem w artykule klasycznych hien Europy, piłsudczykowania i takich tam. Mimo wszystko pan ekspert sięgnął po trochę inne argumenty, ale nadal można śmiało powiedzieć, że bardzo im się nie podoba, że Polska nie tylko nie siedzi cicho, ale jeszcze wydatnie wspiera Ukrainę. A to oznacza, że trzeba pisać coś ku pokrzepieniu serc i zmieszaniu oponenta z błotem. Dobrze, czas na Vox Populi. Głos ludu. Materiał cieszył się znaczącym zainteresowaniem i osiągnął trzecie miejsce spośród najbardziej popularnych materiałów ostatniego tygodnia, osiągając ponad 64 tysiące wyświetleń. A więc temat Polski żywo interesuje Rosjan. Interesuje ich jak i gdzie obecnie jest Polska i jakich decyzji dokonuje. Co do kwestii bliskiej mentalności, niektórzy zdecydowanie nie zgodzili się z taką tezą. Zontow w 79 pisze: Bzdury o bliskości mentalności są mocne. Oni są bliscy w kwestiach mentalnych z zachodnimi Ukraińcami. No i kogo niby Polska bohatersko pokonywała? Mawryki odpowiada na pytanie: Wszystkich. W ciągu tysiąca lat w historii dowolnego państwa znajdzie się strona, kiedy od niego obrywali wszyscy sąsiedzi. Pan Nagan również odpowiedział na pytanie o to, kogo Polska bohatersko pokonywała. Sporo kogo, ale co najważniejsze, Turków pod Wiedniem w 1683. Wtedy skrzydlaci Husarze Sobieskiego uratowali Wiedeń i w gruncie rzeczy Europę przed turecko-muzułmańską inwazją. Jak to mówią w Ameryce, The credit must be given when it's due. Aż na serduszku robi się cieplej. Użytkownik Tichon Marin. Odniósł się do kwestii mentalności w ten sposób, cytując Zontowa 79. Mówiąc dokładniej, zachodni Ukraińcy są bliżsi mentalnością do Polaków. Nawet język ukraiński wywodzi się z języka polskiego. Pan Kn. 54 postanowił pochwalić się swoją znajomością geografii, pisząc następująco: Weźmy chociażby wspomniany przeze mnie port w Świnoujściu. Port znajduje się na Śląsku, którego mieszkańcy, delikatnie mówiąc, nie lubią Polaków. Użytkownik Aviator musiał ratować honor użytkowników forum. Od kiedy niby Śląsk ma dostęp do morza? Spójrzcie na mapę. Wyzbądźcie się błędnej informacji. Dokładnie tak. Łódź od dawna żąda dostępu do morza, więc ma priorytet w tej kwestii. Interesujące, że jakaś część Rosjan znaje sobie sprawę, że w Polsce są Ślązacy. Przejdźmy do kolejnego wątku. Użytkownik ROS-42 pisze. A ja się mimo wszystko zgodzę z autorem i zauważę, że ta cała polska głupota pod kierownictwem amerykańskiego reżysera, z łatwością jest wytrącana odbudowaną niemiecką samoświadomością, samoświadomością swojej ważności i prawdziwej niepodległości. Smutne, ale były czasy, kiedy Rosja i Niemcy z dość dużymi sukcesami współpracowali. A to wszystko przez tych paskudnych anglosasów, którzy ciągle skłócają narody, dzielą i rządzą. Co do kwestii polskich bohaterskich zwycięstw, Ros. 42 napisał w ten sposób: Ona jest jak hiena, wyczekiwała kiedy ktoś osłabnie politycznie albo gospodarczo. A wszystkie te pretensje do bycia supermocarstwem to mieszanka, której nie zdoła wybić im z głowy Rosja z Niemcami. A, czyli jest i wątek hieny. A już się bałam, że nie bracia Rosjanie zachorowali czy coś. Sporo użytkowników zgodziło się z twierdzeniami od Rosa 42, ale jeden zaczął polemizować z kwestią niemieckiej samoświadomości, twierdząc, że odbudowana niemiecka samoświadomość to pojęcie zabite na wieki zabite gąsienicami czołgów naszych dziadów. Wątpliwe, że się kiedykolwiek odbuduje. Dobrobyt, wielkość niemieckiej myśli inżynieryjnej, wysoki poziom życia, to było, jest i będzie. Ale wielkość niemieckiego wojska i nacji jest zniszczona na wieki, wysterylizowana. Mhm. Nie ma co tutaj dyskutować, jest to mechanizm psychologiczny. Niemiec żyje dobrze, ma dobrobyt, rozwija innowacje, więc trzeba wymyślić przynajmniej coś, co wielka nacja zwycięzców zabrała im rękami swoich dziadów. Użytkownik U58 postanowił jakoś zobrazować kolejny rozbiór Polski i oto co mu wyszło. Z tego co rozumiem, mówiąc o kolejnym rozbiorze Polski, autor ma na myśli zwrócenie części Prus wschodnich Niemcom i przesmyku Suwalskiego od Białorusi do Kaliningradu. Więcej na polskiej ziemi nikt się nie ogląda. Chociaż coś tam było z Czechami. Zapomniałem, kto komu odstąpił części terytorium. Ale tak ogółem nie warto drażnić Polaków takimi artykułami. Oni nakręcą się i długi czas nie będą mogli się zatrzymać. Ponieważ są zbyt honorowi. To jest naprawdę urocze, że oni myślą, że my na poważnie martwimy się artykułami tego pokroju. Owszem, są ciekawe, często zabawne, ale raczej taki stek błędów i chybionych wniosków nie jest w stanie nakręcić nas na cokolwiek. Kwestia dzielenia cudzego terytorium bardzo zainteresowała znanego już nam Nagana, który wyprodukował taką odpowiedź na powyższe rozmyślania użytkownika U58. Oczywiście może spróbować dogadać się z Niemcami na temat odbudowy rosyjsko-niemieckiej granicy według stanu przed I wojną światową, wyłączając Kaliningrad. Możliwe, że Niemcy zaczną swoje i nawet zabiorą z powrotem Szczecin, Danzig, Breslau i ich okolice. Ale czy Rosji jest potrzebny kraj nadwiślański? Tutaj trzeba będzie sporo myśleć, żeby czasem ból głowy nie był większy niż zyski od panowania nad byłymi północno-zachodnimi krańcami Imperium Rosyjskiego. Może warto byłoby zostawić ich w tym stanie, w jakim Egipt i Izrael zostawili Gazę. Albo taka opcja. Rosyjsko-niemiecka granica według stanu sprzed 22 czerwca 1941 roku. A już co tam Niemcy zorganizują, generalne gubernatorstwo czy coś innego, to już ich sprawa i ich ból głowy. Najbardziej rozbawił mnie początek z granicą z 1913, ale z wyłączeniem Kaliningradu. Jak wiadomo praw starego rosyjskiego miasta, jak i obwodu. Sporo można się nauczyć o mentalności i o z takich zabawnych dywagacji. Jednocześnie, żeby nie było, że tam same dziwaki siedzą, pojawiło się również parę trzeźwych, krytycznych głosów. Na przykład w wykonaniu użytkownika Władymir80. Kolejna fantastyka nienaukowa, ale podnosząca na duchu. Powiedzmy, że pozwalająca Rosjanom pomarzyć, odwrócić uwagę od rzeczywistej sytuacji, a więc jedna z niewielu rzeczy, jakie lubimy i potrafimy. Wtruje mu aul, który podle uczepił się następującego cytatu z artykułu. Oczywiście wystąpić bezpośrednio przeciwko Moskwie, Warszawa nie zdoła. Nauczkę Turcji Polacy dobrze przyswoili. Aul pyta, o jakiej nauczce mowa, związanej z naszym zestrzelonym samolotem i pomidorowymi sankcjami? Albo użytkownik Galeon pisze, Jakie tylko bzdury nie przychodzą do głowy temu politrobotnikowi. Szósty rozbiór polski. Okraszone motkami symbolizującymi bycie niespełna rozumu. Wspominam o tym, ponieważ warto odnotować, że jeszcze nie wszystkim Duginizm stosowany wypalił mózg. Użytkownik Władimir władimirowicz woroncow wkleił obligatoryjną kopię w klejkę związaną z tematem Polski. Polski honor. Skomplikowany, masowy, indywidualny fenomen psychopatologiczny, nieodłącznie związany z Polakami, charakteryzujący politykę zewnętrzną Polski. Rozbiory Polski. Pierwszy rozbiór Rzeczpospolitej w 1772. Drugi rozbiór Rzeczpospolitej w 1793. Trzeci że rozbiór Rzeczpospolitej w 1795. Kongres wiedeński z 1815, czasem nazywany czwartym rozbiorem Polski. Układ o nieagresji pomiędzy Niemcami i Związkiem Radzieckim w 1939 roku nazywają albo czwartym, albo piątym rozbiorem Polski. Kwestia hieny już nieraz była odnotowywana przez moich szanownych widzów, którzy podkreślali, że hiena to bardzo mądre i przydatne zwierzątko. Zauważył to również użytkownik Boltories, który napisał. Zauważę, że hiena może przegryźć nogę dorosłej żyrafy i jest mądrzejsza od psa. Władimir 80 zapytał się: Jak myślicie, dlaczego zamorscy właściciele pozwalają Polsce tak się zachowywać? Odpowiada mu Aul. A po co w gospodarstwie trzymają i karmią psy łańcuchowe, gotowe rozerwać każdego na komendę właściciela bierz go. Eh, no sami widzicie, jak nas rozgryźli. Wiedzą wszystko o nas i o naszych zamorskich właścicielach. Żaden sekret nie ukryje się przed przenikliwym rosyjskim okiem. Żeby nie było, wytknięto również błędy autorowi tego jakże wiekopomnego materiału. KDL pisze: Autorze, a co? Bo on znowu jest stolicą Niemiec? Natomiast urzyszkotnik-parusnik wytknął tekst związany ze Stalinem. Autorze, kto wam naopowiadał takich głupot, że Stalin podarował Polsce niemieckie ziemie? Kwestia Polski była zdecydowana na trzech konferencjach, na których uczestniczyły USA i Wielka Brytania. Biorąc pod uwagę, że już dopuściliście się do błędu, wszystkie pozostałe wywody w artykule są błędne. Gankutsu bardzo ładnie podsumował. Polski honor przeciwko rosyjskiemu zarzucaniu czapkami w domyśle, skrajnie pewnego siebie, lekkomyślnego podejścia do przeciwnika. Gankucu kontynuuje. Z Ukrainą wojna trwa już półtora roku, ze zmiennym szczęściem. A tutaj już dzielenie państwa na to, rozmiarach podobnych do Ukrainy. Wolna Aprydyliausz Cisja Marek, prosił kwestię polską. Bez Niemców polskiego problemu nie da się rozwiązać. Absolutnie. Niemcy nie będą w stronę Polski podnosić głosu, ponieważ natychmiast zamknął im usta. Wszystko, co jest napisane w tym artykule, to bajeczka dla durni. Warto dodać, że wydarzyło się w komentarzach coś niezwykle rzadkiego. Autor artykułu odpowiedział na tezę innego użytkownika, który napisał, że w jego opinii nie jest zbyt prawidłowym porównywać Rosjan do Polaków. Domokl, bo taki nick ma autor wspomnianego wyżej artykułu, pisze Rzadko odpowiadam na pytania, ale tutaj spróbuję wyjaśnić swoją pozycję. Doskonale rozumiem, że moje twierdzenie wywoła nagły sprzeciw ze strony pewnej części czytelników. Sęk w tym, że i my, i Polacy, praktycznie zawsze winni za agresję napadających. Co w gruncie rzeczy jest prawidłowe, ale agresja praktycznie zawsze była wywołana tym, że my wewnątrz swojego państwa zaczynamy bucze, zaczynamy jakieś porządki między sobą. Tym sposobem osłabiamy siebie i dajemy agresorom nadzieję na zwycięstwo. Nikt nigdy nie napadał na Rosję w okresie, kiedy ona była silna i monolityczna. Na odwrót, organizowaliśmy jakąś smutę, rewolucję, zniszczenie własnego państwa lepiej niż zagraniczne wojska na naszym terytorium. Dlaczego dzisiaj Zachód wyje i sporo mówi o zagrożeniu z naszej strony? Ano zwyczajnie dlatego, że w czasie specoperacji my po raz kolejny staliśmy się pięścią, a nie tą luźną dłonią, jaką oni sobie wydumali. Często z naszą pomocą. Polacy również widzą drugą część procesu. A więc rezultat kotłowania się we własnym państwie. Ale nie chcą widzieć samego procesu kotłowania. Dzisiaj działania polskiego rządu daleko nie wszyscy popierają. Ale kotłowanie się trwa w najlepsze. Dla jej porozmawiajcie z Polakami o rozbiorze Czechosłowacji w 1938 roku. Prawie nikt tego, w cudzysłowie, nie pamięta. Tak samo jak nie pamiętają wojny z sowiecką Rosją w latach dwudziestych zeszłego wieku. W tej kwestii są słabi. Czy ktoś powiązał kiedyś wydarzenia z 1937 roku i początek wojny w 1941? Nie jest to popularna opinia. To coś innego. Ale nie bywa innego w polityce. Wszystko jest połączone mocną linią. Mhm. Niezłogonitwa myśli. Ktoś mu tam odpisał, że w 1812 Rosja była silna, ale i tak ją Napoleon. Ogólnie facet ma problem, żeby klarownie przekazać swoje myśli, ale to moja opinia. Zakończmy wypowiedzią użytkownika szak wesel. Dawajcie na początku weźmiemy Awdzięwkę, a potem będziemy dzielić skórę niezabitej Polski. Na tym zakończymy dzisiejszy materiał. Jak widzicie, wśród komentujących głosy rozdzielają się mniej więcej równo. Część myśli prawidłowo, że tezy autora to bzdury, podczas gdy druga część na poważnie zaczyna rozmyślać o tym, jak najlepiej podzielić Polskę i jakie elementy są najbardziej pożądane. Mam nadzieję, że było to coś interesującego. Dziękuję i pozdrawiam.